up, hee hee. Witajcie w kolejnym dniu. Zaczęliśmy dzień od przekąski w sumie. Parówki zawijane w cieście francuskim. Pewnie będzie pytanie, w jakiej temperaturze przez jakiś czas. Temperatura 200 stopni przez 15-20 minut. Zależy od waszego piekarnika, tak? Każdy piekarnik inaczej grzeje. Ja wam mówię mniej więcej tak plus minus na termoobiegu oczywiście. I to jest mega fajna przekąska w krótkim czasie. Gorąco polecam, bo jest mega naprawdę dobra. Dzisiaj zrobiliśmy pierwszy raz wersję eksperymentalną, bo zawsze były te takie drobinki parówki, tak? A dałyśmy dzisiaj jeszcze parę sztuk. Frankfurterek, wydaje mi się, z frankfurterkami lepiej smakuje, tak? Bo frankfurterki fajnie jest jeść na zimno. A tutaj kurczę i no wiadomo, są takie sparzone i bardziej słone. I mi, powiem szczerze, osobiście ten smak bardzo odpowiada, więc naprawdę jest spoko. A co dzisiaj robię? Dzisiaj jest dzień taki, że sobie po prostu odpoczywam. Luz bluz, cały dzień w domu, nigdzie nie wchodzę, poza tym też paskudnie zimno się zrobiło na dworze. Ale też zbieram siłę na jutrzejszy dzień, bo chcę jechać do babci na działkę, pomóc jej na działce. Więc zbieram siłę, żeby była moc. W ogóle chciałam zauważyć, że dzisiaj robię sobie taki dzień bez telefonu. Mam tu na myśli, że staram się jak najmniej korzystać z telefonu. Jeśli to jest niepotrzebne, to nie korzystam z telefonu. Nawet filmików za bardzo nie oglądam na internecie. Tak samo stwierdziłam, że robię dzień bez komputera i bez telewizora. Tak jest w dzisiejszy dzień. Czyli nie powiem, troszkę się nudzę. A dlatego taki robię dzień, bo po prostu tak mi oczy pieką. Podejrzewam po prostu, że za dużo tego telewizora, komórki i tak to właśnie wygląda, takie, tylko już Damusia piszcze, żeby iść na spacerek, to już idziemy na spacerek, Damusiu. No, i powiem wam, że był już taki moment, a to ja jestem na 100% pewna, że za dużo tego było, bo komputer, telewizor, telefon i tak w kółko, że zaczęło mi się w pewnym momencie po prostu robić tak niedobrze. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, po prostu zaczęło mnie oczy boleć, przez to, że mnie oczy bolały, zaczęło mi się po prostu robić niedobrze i dlatego powiedziałam dzisiaj nie, dzisiaj mówię stop. Owszem, na przykład idąc psem na spacer, mam przy sobie telefon, ale w ogóle z niego nie korzystam, tak? Tylko po prostu mam go w kieszeni na wszelki wypadek, no bo wiadomo, dobrze telefon mieć ze sobą. Tak samo z komputerem, z telewizorem. Ci tak raczej staram się i troszkę posprzątać i tak właśnie, żeby jak najmniej czasu spędzić ze sprzętem. Tak, jak ściągnęli już te ograniczenia całe do lasów, pól, parków i innych miejsc, to trzeba było skądś zorganizować rower. Będzie pytanie, co ty nie masz rowerka? Nie mam, miałam, ale nie mam. Już wam wyjaśnię dlaczego. W ogóle też związane z rowerami są miejskie, ale tych miejskich się nie opłaca wynajmować, bo to faktycznie bardzo, bardzo drogo wychodzi za ten rower, więc po prostu lepiej mieć. Miałam rower. Ale ten rower sprzedałam, a dlatego sprzedałam ten rower, bo po prostu już był za mały, tak? Już za mały był, wyrosłam z niego, potem długo nie kupowałam, bo faktycznie większość czasu mój rower spędzał na balkonie.
Aczkolwiek teraz z biegiem czasu, no niby nie powinnam na tym rowerze takim normalnym jeździć, tylko mogę na tych stacjonarnych, czyli tych rowerkach, które są na siłowniach bez obciążenia. Aczkolwiek myślę, że może jak wzmocnię trochę tą nogę, chociaż ta noga i tak jest już wzmocniona, to może nie będę miała problemu z tą nogą. No nie wiem, trzeba byłoby zobaczyć. I od tego momentu właśnie nie kupowałam, bo nie czułam takiej potrzeby, no, że jest mi rower potrzebny. A powiem wam teraz, siedząc w domu, tak ostatnio stwierdziłam, no cholera, przydałby się ten rower, no. Przydałby się ten rower. Nie wiem, czy bym do pracy na rowerze jeździła, ale tak teraz, żeby przynajmniej jak to wszystko potwierali, żeby sobie jeździć na tym rowerze, no. I tak zastanawiam się nad kupnem, ale nie wiem. Nie wiem dlaczego, bo żeby znowu nie było tak, kupię rower, pojeżdżę trochę, a potem będzie leżał się kurzu, bo wszystko wróci do normy, z powrotem wrócę na siłownię i po prostu ten rower będzie leżał się kurzu, tak? Więc mam taki mały dylemat, czy po prostu ten rower jest mi faktycznie bardzo potrzebny. Już myślałam nawet, żebym na przykład do babci sobie pojechać i od babci rower pożyczyć, tam u babci, gdzie babcia w tej miejscowości, co babcia mieszka, sobie po prostu pojeździć na tym rowerze. A mam dwa do wyboru rowery. Albo ten taki klasyczny, bez przerzutek, bez niczego. Jeszcze chyba nawet z hamulcem, nie jestem pewna, ale chyba jeszcze ma ten hamulec taki do tyłu, co się hamuje pedałami. Nie ma, że palcami naciskam i albo przód, albo tył, tylko ten taki klasyczny, stary rower, gdzie mi się wydaje, chyba jeszcze w początkowych dzieciaki rowerach takie coś mają, chociaż może już, może się mylę, może już nie mają takiego czegoś, może w ręku już mają hamulec. Albo właśnie będę miała do wyboru drugi rower z przerzutkami. Nie powiem, pojedziałabym na takim rowerze klasyku, no bardziej męczy, tak? Bardziej męczy i to po prostu nie ma cygaństwa, że mogę sobie przerzutkę wrzucić, bo jadę pod górkę i sobie wrzucę przerzutkę, tak? Chociaż dawno na takim rowerze nie jeździłam. Chociaż powiem wam, że też mam rolki, ale nie wiem, czemu na rolkach nie lubię jeździć. Na razie trzymam te rolki, ale powiem wam, że te rolki, odkąd mam, te rolki, ja nie wiem, z 10 lat mam, znaczy wiadomo, jeszcze wcześniejsze rolki miałam, wrotki, rolki, ale te rolki, teraz te, co mam rolki, to jest z 10 lat, może z 15 i może je na nogach miałam z 3 razy. Z 3 razy te rolki miałam na nogach i myślę, że to jest akurat taki sport, którego nie lubię uprawiać, jazdy na rolkach, bo nie widzę w tym frajdy, no. Faktycznie człowiek bardzo się męczy przy jeździe na rolkach, ale mi to nie sprawia frajdy. Na pewno większą frajdę mi sprawia jazda na rowerze niż jazda na rolkach. I takie jest moje zdanie. A wiadomo, rolkami wszędzie nie widzimy, chyba że teraz to są jakieś super mega rolki z dużymi kółkami, no to może być, że gdzieś tam wjedziemy, ale rowerem jesteśmy w stanie do lasu, po dziurach, po tego typu rzeczach jeździć. A rolkami niestety wszędzie nie da się wjechać.